Siemaneczku ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie, tutaj Benhard. No w sumie wiecie kto, a to jest kolejny odcinek z gry Team Fortress 2. Tak, wiem, nie było tego przez długi czas, zresztą innych rzeczy nie było. Przez ponad miesiąc, bo jestem leniwym ciulem, tak, wiem, nie krzyczcie na mnie i takie tam. No ale powiem wam szczerze, że lenistwo to jedno, ale też druga sprawa, że po prostu no, robota. Robota, jeszcze raz robota. No ogólnie rzecz biorąc, miałem po prostu tak, że no, mój dzień wyglądał następująco. Wstawałem, zjadłem jakieś śniadanko, coś w tym rodzaju i leciałem do roboty. Później wracałem z roboty i po prostu nie miałem po prostu ochoty ani siły na nic. Tak więc wybaczcie mi, taki mamy klimat, kurde. No i co poradzicie? No nic nie poradzicie, już na pewno ja nic nie poradzę, ale z racji tego już teraz trafiło mi się to, że mam wolne i tak dalej. Jakoś nabrałem o to, żeby sobie trochę pograć. To myślę przy okazji ja nagram coś dla was, bo w końcu nie było już długi czas, no czegokolwiek. Cześć biegu. No i powiedziałem, kurde, no nie po to niedawno robiłem specjala na setkę, żeby ten... Kurde, o Boże, ja zaraz zginę. Nie po to robiłem specjala na setkę, żeby teraz, no... Tutaj na pewno zginę, nie zginę. Żeby później nic nie wrzucać na kanał. Nie powinno tak być. No, jak sami widzicie, jesteśmy aktualnie na mapie Sawmill, no w tym przypadku w trybie Capture the Flag, ponieważ... Zobaczcie, zrobiłem sobie nowego skauta. Pomyślałem, a skoro zrobiłem, to przy okazji zrobię też odcinek ze skauta, bo czemu by nie? Praktycznie skautem, no, raz na jakiś czas pogram, pomimo tego już średnio umiem nim grać. Coś, co prawda mi wychodzi, ale to tylko fart. O kurde, zginę jak nic. Pa. O Boże, pa, zginę jak nic. O ty, Lujosławie, chodź tutaj. O tu. A, gotcha, bitch. Pomyślałem sobie, zrobię odcinek ze skunta. No i macie. Ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, napiszcie mi w komentarzu, w sumie jak zawsze, jak mam jadzionek, co tam porabiacie ciekawego i nara. Ha, wiedziałam. Też napiszcie ci, którzy jeszcze chodzą do szkółki, takie tam, czy zdaliście, czy też nie zdaliście. Jeżeli tak, to moje gratulacje, a jeżeli nie, to trzymam za was kciuki, żeby udały wam się poprawki, żebyście chociaż trochę skorzystali z tych wakacji, bo nie ukrywajmy, no nie po to wakacje są, żebyście chodzili do budy, no proszę was. Tak nie może być. No, ani trochę. O ty! Ło! O nie! O makryty! O makryty! Ja chcę żyć. God damn it! Skubano mało mi nie zamiast tych krytów. Nie wiem, czy też wiecie, moi drodzy, ale ostatnio oglądałem trailer do nowego Call of Duty i powiem wam jedno... No, nie postarali się. O kurde, myślałem, że będzie mój, ale nieważne. Nie postarali się trochę z tym Call of Duty, znaczy no, wiesz, w CODa nie grałem przez dłuższy czas. No bo no, nie oszukujmy się... O Boże, mój zez. O Jezu, ale mam zezę, nie wierzę w to. Według mnie Call of Duty zeszło na psy od Advanced Warfare i no potem było już tylko gorzej, starano się to jakoś naprawić. Część pomysłów była dobrych, polska język taka trudna, a część no wręcz przeciwnie. Teraz ma wyjść niby reset serii Modern Warfare. No i nie wiem, naprawdę nie wiem jak to... O, sorry żołnierzu. Nie wiem jak to wszystko wyjdzie, no bo... Nie wiem co sobie twórcy myśleli. Z jednej strony ja z CODem mam naprawdę bardzo miłe wspomnienia. A, nara ziomuś. Mam dobre wspomnienia z CODem, bo... Praktycznie cały gimnazjum pograłem. Ja pierdziele, jakiego ja mam zeza. Ora, wiem, że ja nie jestem dobrym scoutem, ale... No, ogółem nie jestem dobrym graczem, no ale... A zresztą... No, skończę ze swoim żywotem. Ale nie zmienia faktu, żeby nie trafić na taką bliską odległość. No, w sumie takie rzeczy tylko ze mną. Dobra. Króciutkie cięcie i zaraz się widzimy. Dobra, moi drodzy, już jesteśmy po tym króciutkim cięciu. Znowu jesteśmy na Sawmill. I... Pff, nie wiem, może wziąć... A, no właśnie, bo wam nie powiedziałem. Z racji tego, iż mój set nowy dla scouta wygląda jak taki, wiecie, taki komando i takie tam,
No, ze scoutem mam taki problem, że ja non-stop mu zmieniam, zmieniam mu sety. Nie wiem czemu tak jest, no mam tak po prostu. Co jakiś czas co innego mi się bardziej podoba. O ty, medyk... random crit. Przepraszam. Mam coś takiego u scouta, że po prostu co jakiś czas inny set mi się podoba i po prostu to zmieniam. To mam tak tylko ze scoutem. A czemu tak jest, to nie mam pojęcia. No, z racji tego, iż wyszedł mi z niego taki Rambo, to postanowiłem mu ten... Postanowiłem wypożyczyć tą maczetę, co widzieliście. Nie wiem, może kiedyś sobie ją kupię, albo do, nie wiem, czy ona jest wymienialna, czy niewymienialna. A zresztą... Dobra. W ogóle ja już odkryłem, jak można szybko ten, się ruszyć z tego, ze spawna, i to jest mnie bardzo ten... Bardzo useful. I wiecie, co wam powiem, moi drodzy? Odkryłem taką jedną bardzo fajną rzecz, która możliwe, nie w 100%, ale możliwe, uda mi się, znaczy sprawi, że będę mógł robić streamy. Miejmy nadzieję, że to wypali nie tak jak ostatnio. Cześć, Angie. Sorry. Siema. O Jezu, przepraszam. Jest tu, jest tu sentry. Nara. Kurde, nie... Te random kryty, tak mi przykro, naprawdę. Nie, random kryty to zło. Znaczy no... może zło dla innych, a nie dla ciebie. Sorry, ziomuś, byłem szybszy. Nie powinien... Powiem tak, random kryty są dobre tylko wtedy, jak ty je masz. Tak to ujmę. jestem złą osobą. Szczególnie, że no... W przeciwnym teamie jakoś niespecjalnie się starają. A ja nie powinienem... Nie, dobra, ja już nie będę kapował, bo jakieś szanse jednak ta drużyna powinna mieć. To idzie tutaj? Łap, o nie! Nie, Pyro, wypierdzielaj. For real? Dobra, niech już będzie ten body shot. Niech chłop ma, niech się cieszy. No dobra, moi drodzy, kolejne cięcie było. Aktualnie znajdujemy się na mapie Well. Well done, takie jajca. Boże, co ja gadam. No, akurat jesteśmy na tym, na... kurde, jak to się mówi, nie na overtime, tylko na tym. No, na tym, na początku tego. Papa. Kurde, demo, mam cię. O, dziękuję. Nie na overtime, tylko na tym. No, przed tym, przed meczem. Na rozgrzewce. O, tego słowa szukałem. Tym razem jesteśmy w drużynie Blue. I chyba teraz jak zginę, to wezmę coś innego zamiast tej dubeltówki, żeby trochę to jakoś urozmaicić. O, cześć, Scout. Jak się masz, stary? O, fuck. Nie, Pyro. O, co? Kurde, skąd ten demon się tu wziął? Ma nawet fajną fryzurkę. O, dobra. Dajesz ziomuś, dajesz Matthew. Przez 2T. O nie, demo, dawaj go, ziomek, no dawaj go. O nie. O, teraz, stary, tu, o, do, a nie, no tak, miałem ten. Wezmę siłę natury, bo czemu by nie. No, powiem wam szczerze, że kiedyś siła natury to był mój, nie siła natury, tylko ten. Brownik Babyface'a kiedyś to był mój ulubiony. O, ty lujosłowie, chodź tutaj. O nie, o Boże, Zez tak bardzo, chodź tutaj, chodź tu, Mendo, mam cię. Dobra, ginę. Nie. Ło, heavy, o w dupę jeża, dobra, ginę. No nie. Dawaj, ziomuś. Ha, nie ma uciekania, ziomuś. Pa. That's gonna hurt. A teraz w sumie moją taką dubeltówką, którą gram najczęściej, jest ten, zwykła dubeltówka. O ty, co nam kradniesz, intele, ziomek? Random kryty, sorry. Hello, motherfucker. O! Dobra, tego się nie spodziewałem. Kurde, jak się dobrze przyceluje tym Force of Nature'em, to można naprawdę zrobić siekę. Kurde! O, hell no! Ach, ale jestem głupi, nie wierzę w to.
Ja za często mówię nie wierzę. Znaczy wierzę, ale nie wierzę. Nie, dobra, nieważne. Po prostu nie słuchajcie tego, co ja mówię. Znaczy oglądajcie i słuchajcie. To było nawet ładne. Fajny spy, by the way. Mam podobnego. Znaczy mam tylko tą kurtkę, a tak to mój spy wygląda zupełnie inaczej. Może następnym razem zrobię odcinek o szpiegu. Czyli no... drugim mainem bym go nie nazwał, ale... To jest druga egzekwo z żołnierzem klasa, którą wręcz uwielbiam grać. O, dobra, on zdech. Spoko. Mało brakowało. Nie! Ja ginę tutaj, halo! Szybko. Wzięli się tutaj na mnie, widzicie to, moi drodzy? Nieładnie. Ach! No nie! 12 HP! Co bierze nas? Nie bierze żadnych tym inteligencji, co ty tam gadasz? Co ty tam wiesz? Nie ma Pyro. Albo jest Pyro. Oh fucking hell. Nie, ja lepiej wrócę na spawn. Momencik. Czy. O. No nie, tylko mnie Pyro z flogiem, naprawdę. Okej, okay, to będzie ciężkie. Come back here, little bitch. Gdzie ty chuj? O ty, nie ma. Gdzie ty uciekasz? Dobra, ty tutaj masz tego. Dobra, nie żyjesz. Mleko mi się zrobi. Dobra, to zabrzmiało co najmniej źle. O! Kurde, ale ten medyk... Nie, znaczy nie to, że on mi działa na nerwach, tylko... W sumie nawet nie wiem, jak to nazwać. Nie jestem wkurzony czy coś, tylko nie... zastanawia mnie, jak to możliwe, że już tyle razy go obijam. Nie jest nawet nadleczony, on i tak żyje. Aj. No idę, halo, znaczy ja nie jestem nawet medykiem. Dobra. Nie palisz się, stary. I got you. Oh fuck. Come get me. O szajse. Ale teraz jestem w dupie. No nie, znowu ten Deus Vult, whatever. To jest najgorszy typ człowieka. Pyromane, najgorszy typ człowieka, jaki może być. Dobra, spróbujmy może jeszcze jakimś innym setem. Dobra, spróbujmy tym. Może jeszcze tym. Niech zostanie to, niczemu nie. Ty, ale powiem wam, że z tym wstrzymywaczem teraz scout wygląda nawet spoko. Trafiłem go, ale jaja. O, medyk. O, dziękuję. No nie, to po co rzucałem tym kilo... Boże, kilofem. Gilotyną. A no! O nie, jeszcze ten... Czy ten medyk nie dominuje? O nie, ta zniewaga krwi wymaga. Ogólnie nie wiem, czy też widzieliście. O, jak widzicie, też mój scout ma... Jak kupowałem te spodnie, znaczy kupowałem. Wymieniałem to przy okazji, one były z farbą. Nie wiem, czy je sobie nie zostawić, bo... Wyglądają całkiem spoko, mi się podobają. A zobaczę, jak się nie przyjmie, to po prostu tą farbę usunę. O!
przysięgam, jeżeli znowu wyjdę i dostanę flarą, no. O, trafiłem kogoś? Nie! Ile? Dwie dominacje. Okej. Okay. Wkurzyłem się. I nie, nie wezmę Heavy'ego. To nie jest odcinek o Heavy'im, tylko o skaucie. Szybko. Fuck off. Nie ma. A, no nie. Idę po ciebie, ziomek. A, dobra, wykrwawił się. Tyle dobrze. Najgorsze jest to, że się o ten komputerek... Znaczy nie wiem nawet, czy się zablokowałem, czy po prostu źle skoczyłem. Ale nie zmienia faktu, że się udało mi się oddominować. Jak już ogarnę wszystko z tymi papersami, to zacznę dla was nagrywać tego Wolfensteina, ponieważ no, powiedziałem wam, że zrobię przerwę trochę od New Colossusa. I też oprócz tego... O nie! Nie! O kurde. On był obity. Jak skończę New Colossusa, bo ma by wyjść jeszcze jeden Wolfenstein. Aj, niestety nam się nie udało. No trudno. Auć. To bolało. Dobra, moi drodzy, to już chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie chcę, żeby trwał za długo. Ile to jest? 14 na 16. Dobra, nie jest super, ale myślałem, że będzie znacznie gorzej. Powiem tak, mam nadzieję, że odcinek będzie wam się podobał, że nie będziecie zawiedzeni tym odcinkiem, że będzie wam się podobać pomimo tego miesiąca czekania. No i mam nadzieję, że pomimo iż nie starcza mi czasu na dużo rzeczy, to jednak no, będę wrzucał filmiki trochę częściej. Czy tak będzie, to mam szczerą nadzieję. No i co mogę dużo powiedzieć? Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać temu filmikowi łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco i serdecznie was zapraszam. Trzymajcie się, ludziska, i do następnego. Narka!